Mamy jasność. UFOLD istnieją. Wow, signal received at SETI on August 10. Mnie jeszcze na świecie nie było, jak ten sygnał. Co to jest? Nie wiem, ale przerażająco to wygląda, przyznam. 12 lat temu już są na YouTube'a. Wow, foki. O, ekspert tłumaczenie wysłał. I'll have two numbers, nines. A number nine large, a number six with extra deep, a number seven, two number 45 with one with cheese and a large soda. Zamówienie to było. NASA przechwyciła najbardziej przerażające sygnały z kosmosu. Czy to kosmici? Jezus Maria. Ciekaw jestem, co tam NASA wie, a nie jest to do opinii publicznej podane. Z tych wszystkich ich badań. Mamon wie to, co NASA? Nie wiem, ale ciekawe, co oni wiedzą. Co odkryli dziwnego, czego nie mogą przekazać do opinii publicznej. Ja bym posłuchał jeszcze, bo mnie zaciekawiło nawet. Ponad 20 lat temu astronomowie z australijskiego obserwatorium Parkes wykryli sygnał nieznanego pochodzenia. Imponujący radioteleskop przechwycił sygnały trwające dosłownie kilka milisekund, błyskawiczne. Były teorie, może to rozbłyski słoneczne, może pioruny. Sygnały były tak dziwaczne, że 17 lat zajęło odkrycie, co właściwie jest ich źródłem. I było to odkrycie niezwykłe. W 2015 roku potwierdzono, że były one wytworem zaawansowanej technologicznie cywilizacji. Wyposażony w ponad 60-metrową antenę sprzęt jako pierwszy wykrył fale elektromagnetyczne z kuchenki mikrofalowej. No cóż, zdarza się najlepsze. Jest powód, dla którego stawiamy na Ziemi takie konstrukcje jak na przykład ta monstrualny radioteleskop o pół kilometra średnicy osadzony w naturalnym zagłębieniu na terenie Chin. Jasny gwint. Codziennie bombardują nas niewidzialne sygnały z różnych zakamarków wszechświata. Na przykład oddalony o tysiące lat świetlnych pulsar. Pulsar, niby jakiś misternie zaprojektowany kosmiczny mechanizm, obraca się dokładnie tyle samo razy w ciągu każdej sekundy. Ten ruch jest tak godny zaufania, że w Gdańsku 16 anten tworzy zegar mierzący czas za pomocą pulsarów. Pierwszy zegar napędzany przez obiekt z kosmosu. Pogrążona w zabójczo precyzyjnej rotacji gwiazda ma średnicę jakichś 20 kilometrów, jest więc wiele większa niż Kraków i jednocześnie przekracza swoją masą Słońce. Pulsar jest gwiazdą neutronową, zbiorem cząstek zbitych tak gęsto, że gdyby całość miała średnicę centymetra, wciąż byłaby bardziej kosmiczna latarnia morska i drogowskaz. Chyba jest, kosmiczne latarnie morskie. A zobaczcie, jaką koszulę ma, ufoki. Będzie je w stanie odebrać. Fajna. Rzeczy, których jeszcze nie wiemy o tym wszechświecie, jest więcej niż mogłoby nam się wydawać. No dobre podsumowanie tego, pojebane. Właśnie tak myślałem, jak dzisiaj na ryby jechałem, o tych ufoludach, że nadawanie jakichś sygnałów albo taka mocna próba kontaktu z czymkolwiek, z kimkolwiek, ktokolwiek tam w galaktyce, we wszechświecie jest, chuj ryzykowna w sumie. Bo nie masz pojęcia, z kim, z czym się kontaktujesz. Jakie ktoś może mieć zamiary, jak będzie wiedział o twoim potencjalnym istnieniu. Ale nie wiesz, czy są rozwinięci, nie wiesz, czy nie są rozwinięci, czy są rozwinięci, nic nie wiadomo. NASA po prostu wyłączyła transmisję nad żywo, gdy przed ISS pojawiło się coś niesamowitego. Prawdziwy powód wysłania przez NASA wiadomości do kosmitów. O kurde! Mamon, życie pozaziemskie, odcinek pierwszy. Już powinienem grać, no ale zachęca mnie ten tytuł. Mordeczko, pytanie, czy wierzysz w jakieś życie pozaziemskie? Powinieneś sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wysuń założenie, wysuńcie takie założenie sobie. Każdy z was niech wysunie takie założenie. Tak jak jest planeta Ziemia i są inne planety, no, tak? No. Tak wyobraź sobie, że twój domek czy twój blok i są inne domki i bloki. I teraz wyobraź sobie, że twój dom czy twój blok to jest twoja planeta. I zastanów się, czy jest możliwym, by już nawet nie w drugim bloku, czy w drugim domku, czy w trzecim, czy w dziesiątym, czy w setnym, czy w tysiącznym, czy w milionowym jest jakieś życie. Nie. Ty, mordeczko, otwierasz okno i patrzysz na dwór, na trawę i znajdujesz, kurwa, już przynajmniej z 10 rzeczy, które znasz, a podejrzewam, że tam jeszcze przynajmniej z 5, których nie wiesz, a ze 3, których nigdy nie odkryli. Obrębie ciebie chodzą teorie, że wszechświat jest nieskończony. Mordeczki, ja wam powiem tylko jedną rzecz. Co? Ja wam powiem tylko jedną rzecz. Na przestrzeni, nie wiem, 20 lat wszystkie klauzule poufności zejdą sprzed, kurwa, paru dziesięciu lat, które pozakładali. Zobaczycie, co się stanie. Tylko tyle wam powiem. Bo nie wiem, czy jesteście świadomi, ale tajemnica, taka jak oni, klauzula ta ich na tajemnicę, obowiązuje tam do każdego tam jakiegoś tego... On zna umowy, co do kto podpisywał, przypadku, na ile lat. Z typu, nazwijmy to ZUFO, to te klauzule tajności obowiązują, powiedzmy, na 99 lat. Bo wiecie, gdy ten termin mija,
akta danej sprawy muszą zostać wtedy upublicznione. Teraz jest taki okres czasu, w naszych czasach, mam ale nie no, pierwsze, co wątpię, by że jakby to była jakaś taka nowego życia na game-breaking informacja, żeby jakoś nie przedłużyli tego, albo sprzedać... nie znaleźli sposób, żeby jednak tego nie upublicznić. Jakby faktycznie była taka sytuacja, co mogłaby zagrozić tą informacją innym, jakby ktoś to jakoś wykorzystywał. No nie wydaje mi się. Też macie dowód, nawet pracownik CIA, jakiś z wysokiego szczebla, co umierał przed śmiercią, wyjął za pazuchy człowieku zdjęcie swoje z obcym, pokazał. Czy to przeróbka, czy nie, nie wiem. Generałowie, osoby odpowiedzialne za broń atomową czy nuklearną... Której... Oglądałem to i w tym momencie filmiku, pamiętam, zatrzymałem i zacząłem tego szukać i nie mogłem znaleźć. A ma ktoś to? Ma ktoś link do tego może? Zdjęcie oficera jakiegoś... Zdjęcie z ufokiem zrobił, z zapazuchy wyjął. Nie no, no może odpalaj to sekundę, bo chcę zweryfikować tę informację. No nie ma tego, nie wiem, o którym nie mogłem znaleźć i teraz też ludzie nie podsyłają. Dlatego nasze czasy są najwspanialsze, bo najwięcej się tak jakby ujawnia teraz. A wszystkiego i tak nie mogą powiedzieć, bo by taka panika była, człowieku. Jak ty byś się dowiedział, że twój sąsiad jest, kurwa, człowieku, z Marsa, to ty byś, kurwa, człowieku, nie wytrzymał tego psychicznie. Ty, mordeczko, wyobraź sobie! Leci se, kurwa, taki kosmoludek statkiem kosmicznym, nagle przypierdala w jakąś górę śmieci. Ludzie, to są śmieciarze. Sprawdź, David, mordo. Busknet. Ja wiem po sobie, mordo. Mam 3 butelki po coli obok. Bo mam lenia w dupie, żeby do kuchni to wynieść, kurwa. Swoją drogą, że jest... Czwarty stopień. 13 lat temu. Przyprawiał większy dreszcz niż Paranormal Activity i szokuje bardziej niż ostatnie 10 minut filmu 7. Wywiad z doktorem Abigail. Kurwa, żebym se oglądał cały ten film. Nie oglądałem. Czwarty stopień. Już mi się muzyka sama podobała na start tego traileru. Boję się włączyć. To cicho. Oglądamy. Chwila, jeszcze sorry, zatrzymam. To nie jest bajka, zabawa, gra, tylko to są prawdziwe wywiady i to jest na faktach poniekąd, tak? Czy to jest bajka, zabawa, gra? Na faktach? A on mówił, że fakty. Dobra, chuj. Na faktach. Of events that occurred October 2000. Every scene in this movie is supported by archive footage. Some of what you're about to see is extremely disturbing. Już się popierdolenie zaczyna. Ja pierdolę, ciarki mnie przechodzą. Idź pan w chuj z tą sobą. Kasia, oglądamy czwarty stopień. Jutro oglądamy. Nie, no dobra, odklejone. No, bez przesady, kurwa. Dobra, już. Nie no, odklej, to nie jest, kurwa, na faktach. Gdzie? Za dużo chyba podkolorowali. Amerykański thriller science fiction. I chuj, stylizowany na paradokument. Na pewno. Na faktach, jak nic. Nie oglądamy jednak. Ja chciałem takim bardziej właśnie coś na wzór dokumentalnego, że tam wiele rzeczy jest potwierdzonych. Że był jakiś tam wywiad, chłop zeznał, że coś takiego miało miejsce, są na to dowody, coś takiego. Myślałem, że to jest, a to chuj, a nie coś takiego. Jakieś wycieki, a jeszcze był jeden, co tam mówili? Siódmy coś tam mówili. Ósmy pasażer Nostromo. Mam ten wywiad na YouTubie, ale nie mogę wysłać linka. To czekaj, to daję ci permita. Asurion. Ale to jest 9 miesięcy, to nie jest to. To nie jest to. To każdy widział. If you believe we have to też popierdolone jest poniekąd. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Znaleźli ciało ufoludów. Mamy jasność. Ufoludy istnieją. O kurwa, to też konkretnie. Tylko prawa słuchawka. UFO krążyło nad okolicą około godziny, tuż przed północą. Świetlna kula rozbiła się o wieżę kościoła i odleciała na wschód. Widziało ją kilkadziesiąt osób. Sołtys zrobił zdjęcia, ale na kliszy o dziwo nic nie widać. Wracało to coraz bliżej, coraz niżej i to myśmy widzieli już coraz wyraźniej. Tak myślałam, że no nie, no to zdawać się nie może, no bo nas trochę osób jest. Kula taka, świetlista kula, która taka może lekko rozszczepieżona. I to wybuchało, kręciło się w prawą stronę. I to tak średnicy dobierało nawet do 3 metrów, tak z daleka do 3 metrów, może więcej nawet.
UFO to jest jako spodek, nie? Ale, a to właśnie były kule, takie światła, tak jakby duchy czy coś w tym stylu. Miałem koleżanki, które właśnie w Złotymstoku, czy jak tutaj kolega był i mówi, że właśnie w Surzejowie, tak samo to ludzie widzieli. Też właśnie takie kule światła schodziły się i rozchodziły. Naukowcy nie traktują UFO poważnie. Ich zdaniem brakuje wiarygodnych danych, by móc zbadać to zjawisko. W większości wypadków tego typu zjawiska, no to są zwykłe jakieś takie zjawiska meteorologiczne zachodzące w atmosferze. Ja osobiście no nie bardzo jestem przekonany co do istnienia UFO. Jednak w Bobolicach ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni. Ten fenomen nawiedził wieś już po raz trzeci w tym miesiącu. Wojsko zapewnia, że nie dysponuje żadnymi świetlnymi kulami i nic im nie wiadomo o tym zjawisku. Bobolice. Cała wieś się zeszła, no bo kamery były. O ten nik chodzi? Poka. FBI! Nie, to nie o ten link chodzi. A nikt nie wysyła prawdziwego linku. O kurwa, Alien Interview 7 lat temu, 8 milionów wyświetleń, poka. Słabej jakości, to nadaje wiarygodności. Zastrzeżone, ściśle tajne. 9 czerwiec, 64 rok. Ale jak oni z UFO-kiem gadali? Czekaj. No nie. No kurwa. No co to za gówno jest, bo czasu aż... Jest classified US government file film. I odkrycie jest trzymane w sekrecie, żeby bronić niewinnych. A to jest zaprezentowane w surowej formie, tak jak to tak jak było. No kurwa, no. Ask him what happens in Avengers Endgame. Nie obchodzi mi, czy to wideo jest prawdziwe, czy nie, ale przekaz jest dobry. So I take an alien took over our future, right? So you're human. Okay, so you evolved from us. Kurwa, weź, chujnia. Nie wiem, kurde, bajka, zabawa. Part 2? Są 4 części. Pierdolą w tych komentarzach. A jak on się tam w ogóle dostał, że wzięli go na przesłuchanie? Co to jest za kanał w ogóle? Many Things. Film Production of Company of Director Part 25. A myślałem, że prawdziwe. No ja też, no widzisz. Dajcie mi prawdziwy wywiad z UFO ludami. Chcę zobaczyć. Nie ma takiego. UFO over Vasquez Rocks. I think that's where they shot. Are we there? Yeah, I think that's it right there. What's that? Look at that. No, nie, no, no. O kurwa, no statek matka. Aż przestał nagrywać. Cholera jasna. A nie ma jakichś wywiadów z chłopami, co tam w NASA pracowali czy coś i faktycznie mogą coś powiedzieć już po czasie, co uważają na ten temat? Jakieś takie prawdziwe, mówię. Wiadomo, że tam nie będzie pościgów wybuchów w tych informacjach, ale jakieś chociaż szczątki informacji, co oni tam podkrywali. Są, wysyłam od 20 minut te materiały, tu jest, ale większość tych linków, co wysyłacie, to jakieś FBI albo coś. Cały czas tłukło, ale to tak no. Tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki no i co? Który link kliknąć? Ten film, co to? Łęcina przecież. Nie, to też nie to. No wyślij ktoś prawdziwy link. Hyvät naiset ja herrat, television katselijat. To. O. No nie no, nie dowiem się nic o ufolutkach. O, National Geographic! Rzetelne źródło informacji.
Dwie minuty tylko, kurczę. Ale będzie mi się foliarstwo wyświetlało w proponowanych. Historia latającego talerza znalezionego pod Roswell przez 30 lat była zapomniana. Nie wspominano o niej nawet w książkach o UFO. W 1978 roku Jesse Marcel, oficer wywiadu, który 31 lat wcześniej zbierał szczątki pojazdu, ponownie opowiedział swoje... Jak się to pisze? Marcella. A to jest jakiś śpiewak. Czy uległy zmianie pod wpływem fantastyki naukowej? To opowieść rodem z filmu z lat 50. Jest idealna. Wierzymy, że coś takiego mogło się wydarzyć. Ameryka była gotowa, by zaakceptować taką opowieść. A może fantastyka naukowa w ich umysłach przerodziła się w fakt? Nie wiem, no. Sensacyjne książki i filmy donoszą o niezwykłej wojskowej maskaradzie. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w Roswell, od czerwca 1947 roku w całej Ameryce widywano UFO. W 1948 roku Pentagon zareagował, rozpoczynając dochodzenie o kryptonimie Projekt Niebieska Księga. Szczątkowe informacje, dwie minuty to nic. Tu masz wywiad z tym agentem, co zdjęcie miał z obcym. Kurwa! Nie wiem, co ty mi wysyłasz. Nie wiem. Mężczyzna twierdzi, że zdjęcia są autentyczne. Ponoć nie był świadom legendy, póki nie zobaczył człowieka ćmy na niebie. Nie, żal czasu na to mi chyba jest. Numer 9. Ningen. Historie o Ningenie są stosunkowo nowe i pochodzą z japońskiego forum Tuchenne. Ponoć pierwszy raz zauważył go japoński statek wielorybniczy u wybrzeża Antarktydy. Załoga patrzyła, jak blade, humanoidalne stworzenie wynurza się z wody. Niestety, na razie niewiele wiadomo o Ningenie, ale trzeba przyznać, że jeden Dobra. Z najbardziej prawdopodobnych incydentów. Który incydent? Brzmi ciekawie, jak obejrzyj incydent? Sobie film Kontakt. Incydent Jerzmanowicki. UFO na Babiej Górze. Próbka pozaziemska. To jakiś agent CIA nałożył śmierć i powiedział prawdę. Z tobą. Oj, 2013 rok. Sunny in eastern United States. What year would this be? 58. I went through the signal training course. How did you feel when this first got dumped on you? All about these aliens. Jakie Porsche? To chyba nie chodzi o Porsche. Jakie Porsche? O co chodzi Porsche? O co chodzi? Co to znaczy Porsche? Bo to nie chodzi chyba o markę auta. Że dostali nowe przydzielenia do nowej roboty, że do stolicy, że jakieś Porsche chciał się dowiedzieć. O chuj, jakie Porsche chodzi? No, nowe przydzielenie. Oh, he says we're gonna be part of the Eisenhower push. He's trying to find out. Bush? A możliwe, że Bush chodzi faktycznie. Że ten, że głowa. We're supposed to find out. A co to za gówno MJ-12 znowu? Patrząc pod tym, jakie mam zakładki otwarte, to foliarsko się zaczyna robić. MJ-12, co to? Majestic 12 to jest. Znany jako MJ-12. Jest to jakaś organizacja, która pojawia się w teoriach o spiskowych o UFO. On wspomina o tej organizacji coś. MJ-12 from Area 51. Kurwa, że mnie nie zwinęli za oglądanie takich materiałów. Przedstawiam ludziom za dużo. Chuj będzie. Już nie do Pentagonu zgłosiłeś? Nie rób tak. Ty jesteś. To oglądam tylko. Czekaj, Kraft, że otwierały się jakieś drzwi garażowe i tam były różne Krafts, że chyba, że statki, czy Spacecrafts, czy o pokój. Like different saucer crafts. Crafts. The very first one, Roswell craft. On jest chory, gościu. It was kind of crashed up, but apparently every alien that was in it died except for a couple. So you see the Roswell craft, and what are some of the others that you see? Well, the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil. So what did this gray alien look like? Could you describe him a little bit? This one looked a little bit oriental. So I'm just wondering if it looked almost human, what about this? Czy on gada, że generalnie w garażach były jakieś statki? Opowiadał o tej sytuacji, o tym statku Roswella i mówi, że alienów widzieli. I opowiada, jak ten alien wyglądał, że orientalnie wyglądał. Ma jakiś dowód? Nie, oprócz jego słów. I tym, że... no i jego posady.
tym, gdzie pracował. Czyli prezydent nie wiedział, co się tam dzieje, wysłał ich jako posłańców, żeby tam poszli, bezpośrednio złożyli im jakąś wiadomość i dowiedzieli się, zdali mu raport. A jakby nie dali mu informacji i nie wpuścili ich, to powiedział, że tam armię wyśle swoją. Kurwa. Ale w sumie, skoro te rzeczy są takie ważne i ściśle tajne, to czemu jak widzą, że zbliża się czas wygaśnięcia, nie wiem, tej przysięgi, zgody, co podpisali, to jakoś nie przedłużam tego. Jak nie chcą, żeby się ludzie o tym dowiedzieli, to ma pozostać ściśle tajne. Bo to, o czym on mówi, zakładając, że to jest XD prawda, no to, no kurwa, no to raczej nie powinno trafiać do dobra, bo oglądasz. Piszą teraz umrzeć, więc piszą jakieś przysięgi. No ale on mówił chyba, że to wygasło w 2010 na starcie, czy coś takiego. Że tam 50 lat było. I 2010 to chyba był, jak już mógł gadać, czy coś, nie wiem. Po prostu nikt mu nie uwierzy, dlatego, bo co powie, nic nie zrobią z tym informacją. No tak, no bo to są zwykłe słowa niepokryte w zasadzie niczym, kompletnie. Na dobrą sprawę może tu bajdurzyć opór. To jest takie, no, wygasa, co może wygasnąć. Pewnie też prawda. Pojebane, że mamon go prywatnie znał. No, to akurat jest pojebane. Podejrzane by było, jakby coś robili z tym jego pierdoleniem. A co mogli z nim zrobić, albo z jego pierdoleniem? No, najlepiej ich zignorować. On i tak już odchodzi, nie? The telephone company, they're able to find me, and so on. When they found you, what happened? I was going to a grocery store. Two guys in a ja pierdolę, nie wiem. Come out of a black Lincoln town car, and came over to see me, and they told me that I better not publish anything or talk to Linda about any more things. So at that time, I did, you know, I stopped. That was enough to intimidate you. Yes. Znowu komentarz, pojebane. Muszę czapkę foliową kupić na następnego streama. Nie wiem, no źródło zaufań takie, ale no jedno co może o jego wiarygodności twierdzić, to jego wcześniejsza pozycja, jak pracował tam, gdzie pracował. Kurwa, ale no jak dziwny temat to jest, szczerze. Załóżmy, że powiedzmy, no w 100% wiesz, że istnieją, że są, że to prawda. No i co? Co z tą informacją zrobisz ty jako... No co, no? No nic, no. Jest i jak jest. Taka ciekawostka bardziej. Wierzę w te ufoludy, czy nie? Mówiłem podczas gierki, co zapytali. Nie wiem, czy to nazywać ufoludami. To, że ktoś poza nami w całym wszechświecie jest, to tak, ale czy ufoludy takie, że alieny, że tu na Ziemi, to ciężko. To wierzę po prostu, że coś we wszechświecie poza nami jest, bo jest na to duża szansa, tyle. Jest olbrzymia szansa na to. W to wierzę.